Ja nigdy podczas głosowań na temat zmian w regulaminie nie głosowałem przeciwko jakiemukolwiek klubowi, a tym bardziej Stali Gorzów. Tym bardziej ta sytuacja zmusza do jakiejś refleksji, do tego, aby w końcu zmienić te bzdurne przepisy. Przepisy, które tak naprawdę weszły między innymi za sprawą pana Komarnickiego, który jeszcze rok temu twierdził, że one są wspaniałe i to jest jedyna droga i tylko taki zapis o jednym zawodniku z Grand Prix da szansę wyrównania siły, jeżeli chodzi o zespoły, da szansę na obniżenie przede wszystkim kosztów działalności klubów. I dzisiaj to jest dobre pytanie, ale myślę do prezesa Komarnickiego, czy zmienił punkt widzenia, ponieważ no, można tylko pogratulować zawodnikom i to czynię. Natomiast chciałbym, żeby dzisiaj działacze Stali Gorzów zmontowali skład na sezon 2013 w oparciu o dotychczasowe przepisy. Życzę im powodzenia. Tak jak śmiem twierdzić, że rok temu tymi przepisami uderzono tylko i wyłącznie w nasz klub, pozbawiając go szansy, czy minimalizując szansę walczenia o medale z dobrym skutkiem, bo zamiana na Rune Holte, sami Państwo możecie sobie odpowiedzieć, porównując tegoroczne zdobycze zawodnika Grega Hancocka i Rune Holty, dając wielki stres dla Protasiewicza, który w ramach przynależności klubowej musiał wybrać jedną z opcji. Także to jest dobre pytanie, ale myślę dzisiaj do pana Komarnickiego, czy patrząc na to, co się wydarzyło w Goriczan, czy dalej jest za tymi przepisami, bo już słyszałem, że zmienił zdanie. I tak to zdanie, mając na uwadze zmiany przepisów, jak Państwo widzicie co roku, to tak niektórzy działacze zmieniają, patrząc tylko i wyłącznie na dobro swojego klubu, nie patrząc na dobro dyscypliny. Ja dzisiaj jestem przed... Dzisiaj wyjdzie taki list do pana Witkowskiego, gdzie wszelkie sugestie związane z dotychczasowymi sprawami związanymi z regulaminem, ale też to, co jak sobie wyobrażam funkcjonowanie Ekstraligi w przyszłym roku i w przyszłości, to wyjdzie. Przed Grand Prix jest zebranie prezesów, o które poprosił prezes PZMOT-u. Mnie nie będzie w kraju, natomiast jedzie Marek i Jankowski. Mamy tutaj założenia, aby zmienić te przepisy tak, aby one faktycznie pozwalały, żeby ta dyscyplina się rozwijała i aby to była najsilniejsza liga na świecie. I na pewno one nie uderzą w Stal Gorzów, a myślę, że przyczynią się do tego, że chyba nawet ci zawodnicy wszyscy będą mogli zostać, jeżeli oczywiście Stal Gorzów podpisze z nimi kontrakty. Ale patrząc na to, tak jak dzisiaj mamy przepis o jednym zawodniku z Grand Prix, to gratulując Kasprzakowi, Zagarowi, Wersenowi wywalczenia tytułu stałego uczestnictwa w cyklu Grand Prix. Również myślę, że przynależność klubowa dzisiaj dla wszystkich czterech zawodników, a piąty może być Jensen, który być może dostanie dziką kartę, więc tak naprawdę drużyna Stali Gorzów, obojętnie jaka to by była, bo dzisiaj akurat dotyczy to Stali Gorzów, no, przestałaby istnieć, musieliby zmontować skład na nowo, a myślę, że nie jest to dobre i dla sponsorów, dla kibiców, dla działaczy. Tak się stało z nami, niestety musieliśmy ponieść to ryzyko zatrudniania zawodników, których chcieliśmy i testować, i też dać im szansę i sprawdzić, dlatego pojawiły się u nas takie nazwiska, no, które pewnie przy normalnym regulaminie nie doszłoby do jakiejkolwiek zmiany i dzisiaj drużyna byłaby taka sama jak rok temu z Grzesiem Zęgotą i z Gregiem Hancockiem w składzie.